Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj zapraszam wszystkie panny do wysłuchania horoskopu na wrzesień. Także zapraszam bardzo serdecznie. Same główne aspekty: miłość, praca, finanse, zdrowie. Także zaczynamy. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki dla panny na miesiąc wrzesień. Zobaczymy, jaki to będzie miesiąc. Myślę, że widać. Jak nie, to tutaj zaraz sobie przesuniemy. Panna wrzesień. Moje drogie panny, możliwe, że tutaj powracacie, nie wiem, czy z urlopu, czy skąd wracacie, moje drogie panny, na początku września, z urlopu, czy też z jakichś wojaży, podróży. I pokazują się od razu zmiany dotyczące właśnie finansów, zmiany w finansach. Być może będzie tak, że na początku miesiąca trzeba będzie zmienić plany, bo tutaj coś nam nie podpasuje, czy terminem, czy też nam coś nie wyjdzie. I to wychodzi przy finansach. Także tutaj jest zmiana planu. Wy sobie oczywiście bardzo dobrze poradzicie, bo zaczniecie pracować więcej, może niektóre panny na własną rękę. I moi drodzy, ponieważ w jakimś miejscu pracy czujecie się troszeczkę niedoceniane, buntujecie się, to tutaj będzie zmiana. Możliwe, że zaczniecie zupełnie inną działalność. Może być tak, że zarejestrujecie inną działalność. Zajmiecie się czymś innym. Także wychodzi sprawa gdzieś w urzędzie, którą trzeba będzie załatwić i może tam pójść i wywalczyć, wykłócić się o swoje. I to będzie do połowy września. I później, po połowie września, wy będziecie nadal działać. Trochę możecie się czuć samotni w tym wszystkim, ale w tej pracy właśnie, w tych sprawach swoich. Może nie macie jakiegoś, no nie wiem, kogoś koło siebie, kto was wspiera, kto wam pomaga w takich sprawach, czy zawodowych, czy urzędowych. I tutaj możecie czuć się troszeczkę zablokowani, ale macie przyjaciół, którzy pomogą wam wyjść na prostą. Jest dużo radości koło was, jest tak jak gdyby radość z posiadanego talentu, który macie, z posiadanych możliwości, bo możliwości to macie i zaczniecie działać właśnie na własną rękę, ale przyjaciele, którzy są koło was, będą was wspierać, ale wspierać was bardziej mentalnie. Tutaj nikt was za rękę nie poprowadzi i nie pójdzie z wami, tylko będzie was wspierał po prostu, możliwe, że tak mentalnie, psychicznie, tak? Ale mimo wszystko, że macie tych przyjaciół, to jest ta karta jednak samotności, nawet bym powiedziała karty. Bo tutaj jest coś takiego, że niby czasem człowiek jest w otoczeniu, w grupie znajomych, rodziny nawet, a czuje się samotny ze swoimi sprawami. I to nieraz jest właśnie pokazane tutaj u panny. Ale nie martwcie się, po 15, po połowie września wszystko się ułoży. Jest szczęśliwa gwiazda. Będziecie poszukiwać nowych rozwiązań praktycznie cały miesiąc. Ale też, moi drodzy, pod koniec miesiąca szykuje się nowa znajomość i znów jakaś podróż na koniec miesiąca dla panny.
Możliwe, że ktoś z przeszłości pokaże się, albo też, moi drodzy, 50 na 50. Może być ktoś z przeszłości, kto wyzna wam uczucie. Jesteście bardzo lubiane oczywiście w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, drogie panny. I tutaj może być tak, że może być wyznanie miłości, wyznanie uczucia kogoś, kto powraca, a zaraz potem może być ktoś nowy zupełnie i to czasem może być ktoś, kogo poznacie w podróży. Bo tutaj na początku miesiąca widzę tak, jak gdyby panna wracała z urlopu, z jakichś wojaży, a pod koniec miesiąca znów ta podróż się szykuje i to dosyć daleka może być. Również, moi drodzy, tutaj ktoś może wam pomóc na koniec miesiąca dopiero w sprawach handlowych. Jeżeli coś będziecie chcieli kupić i sprzedać, to zrobicie to korzystnie. Także zacznie się jakaś taka pomoc dla was i zacznie się układać. Także wiele możliwości macie pomimo tych problemów, zmian w waszym życiu. Ja nie powiem wam dokładnie, że to będzie w finansach czy w sprawach urzędowych, tak jak powiedziałam, bo to mogą być też sprawy mieszkaniowe. Także tutaj mogą być zmiany też w sprawach mieszkaniowych. Także tak by to wyglądało. Moi drodzy, co ja widzę na tą chwilę? W zdrowiu. W zdrowiu trzeba uważać na kręgosłup i stawy kości. To jest podstawowy problem. Trochę nerwowości tutaj się pokazuje. Bóle głowy. Ale też, moi drodzy, bóle głowy na tle stresu, tak myślę. Stresu związanego z tymi sprawami, które będziecie załatwiać do połowy miesiąca. Bo po 15 wszystko zacznie się układać lepiej, harmonizować i w miłości, i w sprawach właśnie zawodowych. Poczujecie energię, naprawdę przypływu sił, macie ochronę boską, macie koło siebie już wreszcie kogoś, kto może będzie mógł pomóc, tak jak mówiłam. Także nie martwcie się, ale na zdrowie uważajcie. No i drobne dolegliwości właśnie przeziębieniowe, a nawet bym powiedziała z układem pokarmowym. Także uważajcie, jak coś jecie w pośpiechu, gdzieś na mieście, gdzieś bardzo szybko, może to wam zaszkodzić. Także tak, moi drodzy, ktoś tutaj czuwa nad wami i macie tą ochronę z góry na pewno, ale też przyjaciel jakiś, nie jeden, bo dwóch ja widzę, jeden z przeszłości, drugi ktoś nowy, kto wam tutaj wreszcie będzie mógł trochę pomóc w sprawach doradzić życiowych, tak? Także, moi drodzy, dajcie sobie tutaj trochę czasu, po 15 wszystko się zacznie lepiej układać. No, drogie panny, do usłyszenia, to wszystko dla was dzisiaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia.